Spektakl Kiedy mój tata zmienił się w krzak to jest spektakl, który powstaje w ramach grantu Instytutu Teatralnego z konkursu imienia Jana Dormana. To jest taki konkurs, który został ogłoszony po to, został skonstruowany po to, by profesjonalne teatry i profesjonalne grupy artystyczne zainteresowały się przestrzeniami szkolnymi. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu po raz drugi bierze udział w konkursie imienia Jana Dormana i po raz drugi z jedną z wyższych punktacji otrzymuje dofinansowanie na produkcję takiego spektaklu. W zeszłym roku 30 kilka pokazów w wałbrzyskich szkołach, spektaklu Tutaj jest wszystko, spektaklu, który zmienił myślenie o edukacji teatralnej i w naszym teatrze, i mam wrażenie w Wałbrzychu. Po raz pierwszy na taką skalę teatr odwiedził szkołę, to znaczy odwiedził z profesjonalnym spektaklem, z pełną scenografią, z długim montażem, z montażem świateł, projekcji, muzyki, w przestrzeniach szkolnych, w aulach, w różnych holach, czy w salach gimnastycznych. No to było wyzwanie logistyczne, jakiego nigdy jeszcze teatr w Wałbrzychu nie miał i myślę, że niewiele teatrów w Polsce. I to było również wyzwanie intelektualne, to był kontakt z zupełnie innymi uczniami, z nauczycielami. No, w doświadczenia wyniesione z tamtego projektu są niezwykłe. Myślę, że muszą takie warunki brzegowe zaistnieć, to znaczy w szkole muszą się pojawić ludzie, którzy są przekonani, co daje teatr młodemu człowiekowi, jak się z nim komunikuje i co może poruszyć. Ten z uczniów mi powiedział, trochę byłem aktorem. Kiedy siedziałem bardzo blisko aktorów, kiedy dzieci odbierają spektakl, to nauczyciel na lekcji rzadko może do takiej sytuacji doprowadzić, kiedy wzbudza przeżycia, a przeżycia omówione potem i doprowadzone do refleksji budują człowieka, wyprowadzają go z niedojrzałości. Tak? Kiedy człowiek zaczyna kiedy uczy się mówić o tym, co przeżywa, wtedy zaczyna rozumieć siebie, a jak zrozumie siebie, to zrozumie innych ludzi i świat. Jeden przez drugiego powiedzieliśmy dziękujemy, ale niektórym matkom niezbyt się to spodobało. Nie. Nie tak. Powiedz to głośno i wyraźnie. Dziękujemy. Głośniej. Dziękujemy. Głośniej. Kiedy mój tata zmienił się w krzak, to jest teatralna adaptacja książki holenderskiej autorki Joke van Leeuwen o podobnym tytule. Została ta książka specjalnie dla nas przetłumaczona przez Jadwigę Jędryja z szefową wydawnictwa Dwie Siostry. Ona jest jeszcze w Polsce niewydana. I no, książka jest o tyle ważna, że w sposób zupełnie niestandardowy opowiada o uchodźcach. Opowiada historię dziewczynki, uchodźczyni, która wyrusza z kraju ogarniętego wojną do innego kraju, gdzie usiłuje znaleźć swoją mamę. Spektakl Kiedy mój tata zmienił się w krzak jest obudowany z każdej strony, zarówno przygotowaniem dla widzów, jak i pożegnaniem z widzami, jak i całą rozmową po spektaklu. Przed spektaklem odwiedzamy szkoły. Spotykamy się z nimi wcześniej na takim mini warsztacie. Wręczamy im paszporty, które pozwolą im przekroczyć granice teatru, tak to nazywamy. Paszport dotyczy podróży, dotyczy przekraczania granic, tych zupełnie realnych, formalnych, urzędowych, terytorialnych. No i tych metaforycznych i symbolicznych granic między ludźmi, bo ten spektakl, Kiedy mój tato zmienił się w krzak, jest właśnie o pokonywaniu granic, przede wszystkim o niwelowaniu granic między nami, w takim kontakcie człowiek-człowiek, niwelowaniu opozycji my, oni i o tym, żeby być bliżej. Proszę się odsunąć, tu stawiamy granice, proszę się odsunąć i proszę wziąć się odsunąć. Proszę się odsunąć, stawiamy granicę. Granicę.
tematy, które poruszamy, są trudne i ta opowieść nie jest łatwa. Ona wymaga tego, żeby ją opowiedzieć jeszcze raz, ale właśnie głosem dzieci, żeby wysłuchać, co one odczytały, żeby trochę też przeprowadzić się przez pewne tematy i nazwać problemy, które się tam pojawiają, ale przede wszystkim pogadać o emocjach, jak się czuły, jaki miały stosunek do bohaterki, co by zrobiły, gdyby musiały wyruszyć w podróż nie wiadomo dokąd, nie wiadomo jak długo i wziąć ze sobą tylko plecak szkolny, w którym mieści się kilka rzeczy, co pomaga głównej bohaterce przekraczać granice. I rozmawiamy o tym też, dlaczego tak empatycznie reagują w tym spektaklu, bo jest moment, kiedy bohaterka prosi dzieciaki o pomoc i one jej pomagają i dzięki temu one przekracza najważniejszą granicę. Też granice zaufania, jakiejś bliskości. Oprócz tego przygotowany jest duży warsztat dla nauczycieli, bo tak naprawdę mamy wrażenie, że dużo łatwiej dotrzeć do młodych widzów z tym spektaklem i z tym tematem, niż do dość uprzedzonych dorosłych. I sposoby, jak rozmawiać z młodymi ludźmi o problemie uchodźców, jak przebić się przez całą tą publicystyczną, telewizyjną papkę i nienawiść, te sposoby staramy się nauczycielom jakoś udostępnić, więc przygotowany jest profesjonalny, pedagogiczny warsztat dla nauczycieli, materiały do prowadzenia lekcji, to w tym wszystkim dzielimy się jeszcze przed spektaklem. Mamy wrażenie, że to jest bardzo potrzebne, znaczy już po kilku pokazach, bo jesteśmy już po premierze, jesteśmy już po kilku próbach generalnych z uczniami, widzimy jak ten temat rezonuje, widzimy jak bardzo o temacie uchodźców, o temacie pomocy, o temacie obcego, innego nie rozmawia się w szkole, no to nie ma miejsca w programach. Programy jakby nie obejmują nauczania tego, co dzieje się dzisiaj za naszymi oknami, a są tak mocne rzeczy, oprócz tego, że kontaktujemy się z uczniami w tym wymiarze, no i sami się z tym kontaktujemy, to jest jakby temat, który nas wszystkich porusza. To była historia o mnie. To o ciebie. Nie skończy się, dopóki jedna strona nie przestanie walczyć z drugą. Nie skończy się, dopóki mój tato nie będzie musiał być krzakiem.